tym momencie ożywy chlebie nasz w tym sakramencie. W kaplicy kole, która gromadzi ludzi chorych, cierpiących. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Umiłowani w Chrystusie Panu, Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim orędziu na 20. Światowy Dzień Chorego, który właśnie dzisiaj wypada, w Dniu Matki Boskiej z Lourdes, powiedział: pragnę ponowić moją duchową bliskość ze wszystkimi chorymi, którzy przebywają w szpitalach i innych domach opieki zdrowotnej. Niech Cię Bóg błogosławi. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. To właśnie Matka Boska z Lourdes. Mam żonce, czy godzinę biedny miał? Tak, ja miałem tu. Niech Cię Bóg błogosławi. Ojciec, Syn i Duch Święty. Podbierasz się. I Duch Święty. Amen. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Boże. Tak. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Ojciec, Syn i Duch Święty. Niech Cię Bóg błogosławi. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty. Szczęść Boże, niech Bóg was błogosławi i wasze dzieci. Właśnie dzisiaj jest Matki Boskiej z Lourdes i tutaj jest właśnie objawienie i Bernadette. To tylko tyle chciałem. A muszę ratować Ciebie. Ej, niech Was Bóg błogosławi. Ej, a, szczęść Boże. I zbica im udała. Tak. Tu? Ten.
biskupie, drodzy bracia w kapłaństwie, drodzy lekarze, chorzy, cierpiący, samotni, pomagający, chorzy. Dzisiaj wspominamy w Kościele Najświętszą Maryję Pannę z Lourdes. Z inicjatywy Jana Pawła II od 1992 roku obchodzimy ten dzień jako Światowy Dzień Chorego. Jest on okazją do przypomnienia ludzkich i chrześcijańskich powinności względem każdego chorego, które w różnym stopniu spoczywają na każdym z nas. W bieżącym roku Ojciec Święty Benedykt XVI w swoim orędziu na 20. Światowy Dzień Chorego, nawiązując do opisu ewangelicznego cudownictwa Samarytanina, zachęca każdego chorego chrześcijanina oraz posługujących im do odważnego odkrywania wartości sakramentów uzdrowienia, to znaczy sakramentu pokuty, pojednania oraz namaszczenia chorych, które osiągają swoją pełnię w komunii eucharystycznej. Księdza biskupa w tej naszej skromnej, a zarazem pięknej bernardyńskiej świątyni. Ksiądz biskup Bronisław jest szczególnie znany z posługi chorym, czego dowodem jest jego obecność wśród nas dzisiaj. Serdecznie pragnę powitać księdza biskupa. Pan z wami i z duchem wami. Słowem Ewangelii według świętego Jana. Umiłowani w Chrystusie Panu, drodzy bracia kapłańscy i wy wszyscy kochani siostry i bracia, a zwłaszcza chorzy, cierpiący i ci, którzy się opiekują chorymi. Ogłosił dzień 11 lutego jako Dzień Międzynarodowy Chorych. I dzisiaj go obchodzimy. Wreszcie jako chory otrzymuje ostatnie namaszczenie. W poniedziałek byłem w Sieradzu na też spotkaniu z chorymi i w czasie mszy świętej przyjąłem sakrament namaszczenia. Również razem z innymi chorymi. I Bogu za to dziękuję. A więc ostatnie namaszczenie to nie znaczy, że w ostatniej chwili życia święty Jakub apostoł napisał tak: choruje kto wśród was? Niech sprowadzi kapłanów kościoła, aby się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. Modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Tak więc, kochani, również za chwilę tym, którzy tego pragną, będziemy udzielać sakramentu chorych, sakramentu namaszczenia. Boże, niech Twoi służy, którzy z wiarą przyjmują namaszczenie świętym olejem, otrzymają ulgę w cierpieniach i umocnienie w słabościach.
aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z Ojciec i Syn, i Duch Święty.